serdecznie wszystkich witam. Powiem tak, nie przygotowywałam żadnej mowy, bo będę mówić to, co tam powiem. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, że jesteście tutaj, że odwiedziliście nas, że chcecie nas być u nas i mam nadzieję, że zawsze Państwo tu będziecie. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. No i oczywiście przy takich okazjach witamy gości. Na sam początek witam bardzo serdecznie wspaniałego, kochanego naszego pana prezydenta Piotra Romana. No kochany pan prezydent. Teraz bardzo serdecznie witam kogoś bardzo bliskiego naszej firmie, kogoś, z kim pracowaliśmy przez 20 lat. Witam serdecznie pana wójta Kazimierza Gawrona. No, witam serdecznie wszystkich Państwa z Urzędu Miasta. Witam zastępców prezydenta, pana Kornela Filipowicza. Witam po prostu wszystkich. Wymieniam pana Kornela, ponieważ go bardzo dobrze znam. No i pozostałych wszystkich kierowników, wszystkich działów, pracowników, z którymi współpracujemy, którzy są świetni, profesjonalni, naprawdę świetnie się z nimi pracują. Witam serdecznie ludzi sztuki, kultury, których zaprosiłam. Witam panią Danusię Maślicką, bardzo, bardzo cenną osobę, którą sobie wielbię. Panią Krystynę Kuczenreiter. Witam wszystkich biznesmenów, wszystkich ludzi biznesu, naszych przyjaciół. Witam... Kogo jeszcze nie powitałam? Ach, serdecznie witam księdza Jarosiewicza, proszę Państwa. Witam serdecznie panią Lieską, panią Ewę Lieską. Witam serdecznie Józefa Króla, byłego prezydenta. Witam serdecznie pana przewodniczącego Pokładka. Witam serdecznie, oj Boże kochany, panią Janinę Pietrasz-Babińczuk. No nie zapomniałam. No i jeśli kogoś nie wymieniłam, bardzo przepraszam, ale witam serdecznie, naprawdę serdecznie wszystkich ludzi, którzy pamiętali i chcą przyjść ode mnie. I jeszcze serdecznie witam pana starostę Chwojnickiego wraz z żoną. Witam serdecznie panią Teresę Przybylską, żonę pana starosty. Zapomniałam o was, a zapomniałam o Karolu Stasiku. Witam serdecznie. Ja muszę trochę wyżej stanąć, będę widziała. No konkurencję. Którą konkurencję? A Boguś był i poszedł. Także serdecznie Państwa witam i zapraszam tutaj do obejrzenia filmu. Aha, chciałam Państwu powiedzieć jeszcze, że nasza firma 30 marca będzie nasza spółka miała 20 lat i o tym zrobiliśmy właśnie taką prezentację, bardzo ciekawa, mam nadzieję, że Państwo będziecie mogli ją obejrzeć. No nie wymieniam naszych ludzi biznesu, to są wspaniali, piękni ludzie, którzy myślę, że będą u nas. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i bardzo dziękuję, że przyjęliście zaproszenie. Dziękuję bardzo.